Odpowiadając na zaproszenie Zdzisława Przełomca, przewodniczącego Suwalskiej Rady Miejskiej, we wtorek spotkali się szefowi klubów radnych. Przedyskutowano sprawę zawieszenia umowy partnerskiej z rosyjskim miastem Czerniachowsk. Mam za sobą spotkanie w dniu wczorajszym, spotkanie z przewodniczącymi klubów i ugrupowań w Radzie Miejskiej. Byliśmy w komplecie, wobec tego mogliśmy przedyskutować i wypracować wspólną decyzję. Po spotkaniu zapadła również decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej. W najbliższy poniedziałek, 7 marca, będą obrady w trybie sesji nadzwyczajnej, obrady Rady Miejskiej w Suwałkach, i one poświęcone będą w całości sprawom dotyczącym sytuacji w Europie, sytuacji na Ukrainie, ale też temu, co się dzieje w naszym mieście, a więc mówimy tutaj między innymi, bo taki będzie porządek, o rezygnacji ze współpracy z Czerniachowskiem, z obwodem kaliningradzkim. Uchylamy obowiązującą uchwałę. Przygotowujemy również stanowisko i mam już projekt tego stanowiska, który będę konsultował aż do poniedziałku tak naprawdę. W tym stanowisku będzie mowa o tym, że nie widzimy też współpracy nie tylko z obwodem kaliningradzkim, ale także z Białorusią. Oczywiście mówimy tutaj o rządzących, nie mówimy tu o mniejszościach polskich, które mieszkają w tym kraju, ale mówimy, że do czasu uporządkowania sytuacji taka współpraca nie może mieć miejsca. Takie jest oczekiwanie też mieszkańców naszego miasta, ale też innych samorządów. Będziemy także mówili o współpracy, jeśli chodzi o pomoc humanitarną dla Ukrainy. Ta pomoc jest realizowana z udziałem administracji rządowej, udziałem wojewody, ale także naszej własnej miejskiej, bo transport w tym tygodniu już wyjedzie do Tarnopola naszego miasta partnerskiego, z którego mamy wołanie o pomoc. Inicjatorem decyzji o rozważeniu dalszej współpracy z Czerniachowskiem był radny Jacek Roszkowski, który wskazał, że w obliczu rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę zawieszenie umowy z miastem położonym w obwodzie kaliningradzkim byłoby wyrazem sprzeciwu wobec mordowania ludzi na Ukrainie, wyrazem braku zgody na łamanie praw człowieka oraz brutalnego zwalczania opozycji w Rosji. Zdaniem Jacka Roszkowskiego umowa nie powinna być realizowana do czasu odzyskania należytej godności ludzi mieszkających w Rosji. Reakcja prezydenta miasta na tę interpelację nastąpiła kilka godzin później, ale wydane oświadczenie wskazało dalej idące działanie. Prezydent miasta ogłosił, że chce rozwiązać umowę z rosyjskim miastem, a pod rozwagę brana jest również decyzja w sprawie dalszej współpracy Suwałk z białoruskim miastem Wołkowysk.